Witajcie, kochani. Jesteśmy w Górnoałtajsku, stolicy Altajskiej Republiki Altaju, Autonomicznej Republiki Altaj. Troszkę tu taki chaos wokół mnie, a ludzie są bardzo specyficzni, więc uczę się wśród nich tak troszkę funkcjonować. Natomiast niesamowite jest to, że wczoraj przyjechaliśmy do Górnoałtajska i okazało się, że dzisiaj jest święto, świat ziemi, jak to mir ziemlia, świat ziemia. Altajczycy, jako Altajczycy, no są to głównie szamani, jako gdzieś tam religia, którzy gdzieś tam przeszli na jakieś różne religie w czasach sowieckich, żeby być bardziej ucywilizowani. Natomiast głównie jest to szamanizm, czyli też szacunek do Matki Ziemi. Mam niesamowity filmik z taką szamanką, artystką, która właśnie mówi o tym, że dla Altajczyka Altaj to cały świat. A to bierzesz do siebie to, co ci daje cały świat, a taj to oddajesz, miłość, radość, materię, no to, co możesz oddać. I to jest właśnie Altaj. Altaj to całe bogactwo ziół. Nie wiem, czy kiedyś rdzenni Altajczycy ich pili, bo patrząc na to, co tutaj zaserwowano, na pewno pili jakieś herbaty ziołowe, no bo coś musieli pić, głównie do mleka dawali. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, to tutaj pokazały się głównie szaszłyki i bardzo dużo mięsa. No są to pasterze. Niesamowita właśnie ta impreza, bo Altaj się chciał nam jakby pokazać, ale w tej wersji takiej nowoczesnej. Altaj słynie z drumli. Nie było tu producentów drumli na tej imprezie. Była to taka nowoczesna, fajna impreza, gdzie wszyscy bardzo dużo jedli. Było bardzo dużo napięcia przy jedzeniu. A jak już zaczęłam, Republika Altaj jest to autonomiczna republika, która jest 4 razy mniejsza gdzieś od Polski, no może troszkę, no tam 3,5. Natomiast mieszka w niej, uwaga, uwaga, 200 tysięcy ludzi. 200 tysięcy, czyli tyle mniej więcej co w Bielsku. A w Górnoałtajsku, w którym właśnie jesteśmy na tym święcie, mieszka 50 tysięcy. Jak mówiłam na początku, ludzie są specyficzni. Ludzie po prostu są tacy, że nie widzą drugiego człowieka, nie widzą mnie. Po prostu przychodzą, często po prostu tak jakbym była przeźroczysta. Może moja energetyka się bardzo zmieniła, nie wiem. Po prostu wręcz jakby mnie chcieli odpychać, wypychać. Ja rozmawiam z kimś, oni przychodzą i zaczynają z tą osobą rozmawiać po prostu. A jeżeli ta osoba nie zaczyna z nimi rozmawiać, to zaczynają bardziej agresywnie wymuszać rozmowę. Tak jakby główna rozmowa tutaj opierała się na sile agresji. Ta agresja była jakby siłą. I stwierdziła, mówię do Bartka, ja tu jestem za delikatna do tego, choć to nie o to chodzi. Gdzieś robię jakby błąd w komunikacji. No ale niesamowite jest, że właśnie przyjeżdżamy gdzieś, uwielbiam to, przyjeżdżamy i nagle okazuje się, że jest święto, na którym dzisiaj jakby cieszymy się tym świętem, bo były właśnie tutaj kuchnie różne, co oglądaliśmy. Była niesamowita też degustacja kurylskiego czaja, czyli herbaty z pięciornika, z prażonym jęczmieniem, słuchajcie kochani, smakuje jak z orzeszkami ta herbatka. Były również święto miodu, no i takie różne tam ciekawostki tutaj producentów z tego regionu, czyli głównie ser i mleczko. Coś tam jakieś zespoły śpiewały oczywiście dzisiejsze, ale zeszło nam tu parę godzin na takim spędzaniu się i oglądaniu tego, na byciu wśród Altajczyków, bo turystów tu prawie nie widać, mimo że rejon tutaj jest bardzo turystyczny, gdyż płynie rzeka Katuń, chyba dobrze mówię, która jest po prostu główną atrakcją turystyczną, po której są prowadzone spływy, która jakby przyciąga też ludzi na imprezki.
Są rowery, są jakieś kolejki. Jest to rejon taki no bardzo, bardzo turystyczny, bardzo z tego gatunku bardzo, bardzo turystycznego. Spaliśmy dzisiaj nad rzeką. No byliśmy w dyskotece. Do białego rana. Do tego mieliśmy sztuczne oknie po drugiej stronie, bardzo fajne. No po prostu tak tu jest, tu w okolicach Górna Altajska. Wiemy o tym, bo byliśmy tu 4 lata temu. Dopiero tam bliżej Mongolii zacznie się spokojniej. Ale do granicy z Mongolią mamy jeszcze 500 km, kochani. Myśmy na razie przez te 2 dni przejechali 500 km przez Rosję, spędzając się bocznymi dróżkami, jak to my. I jak wjechaliśmy na tą główną drogę Nowosybirsk-Mongolia, to na trak czumski, to gdzie my jesteśmy? Jakaś taka magistrala, gdzie pędzą z dwóch stron samochody szybko i ich strasznie dużo. Kochani, to w takim razie pozdrawiamy Was z Górnoałtajska, z taką energią w sumie rdzennych Altajczyków, czy nierdzennych, w każdym razie z energią dzisiejszego Altaju, a my pojedziemy szukać dalej Altaju. Pa, pa!